Scenariusz spektaklu powstał na motywach autobiograficznych opowiadań Otta Pawla. To mistrzowsko przedstawiona historia żydowsko-czeskiej rodziny, która musiała stanąć wobec wielkiej historii. Akcja dzieje się w ciągu kilkudziesięciu lat, począwszy od II wojny światowej. Kluczową postacią jest ojciec, sprzedawca odkurzaczy, który dla swoich synów jest gotowy do wielu poświęceń. Tworzy dla nich magiczny świat, pełen pasji, radości życia i niespodzianek. Wbrew wszystkiemu. Czy człowiek, żeby być świętym, wcale nie musi dokonywać czynów heroicznych? Kto wie, czy nie większym heroizmem jest codzienna walka ze sobą, z życiem, ze swoimi słabościami, niż dokonanie jakiegoś wielkiego czynu? Rzeszowski spektakl przypomina filmową relację. Widzowie mają wrażenie, że znajdują się w kinie, nie w teatrze. W pośpiesznej narracji pojawiają się momenty, kiedy tempo zwalnia i to właśnie wtedy padają najważniejsze słowa, pytania o szczęście i nasze codzienne zmagania. Raz rzeczywiście są to totalitaryzmy, a dwa całkiem zupełnie przyziemne, małe sprawy. Rzeczywiście tak jest w tym przedstawieniu, zresztą tak jak jest w prozie Otta Pawla. Pada nagle takie zdanie, nagle skończył się sen o wesołym wędrowcu. Spektakl Śmierć pięknych saren rozpoczyna nowy sezon teatralny w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Już w listopadzie Rzeszów będzie gościł najwybitniejszych scenografów i kostiumologów. I że będzie to trudne. Kto wie, czy nie trudniejsze niż sprzedanie 10 lat.